Cześć! Tematem dzisiejszego filmiku będą certyfikaty spawalnicze, dzięki którym, powiem to w ten sposób, pracuję na terenie Holandii jako spawacz. Na początek opowiem Wam krótką historię związaną z wyrabianiem certyfikatów tutaj na terenie Holandii, jak również w Polsce. Otóż w 2014 roku skontaktowałem się z jedną z firm, która zajmuje się lub zajmowała się rekrutowaniem spawaczy w Holandii i działała dosyć prężnie w okolicach Rotterdamu. Po kilku dniach dostałem od nich informację zwrotną, że być może mieliby dla mnie pracę, ale należałoby wyrobić certyfikat, który honorowany jest przez firmy, z którymi oni współpracują. Oczywiście zgodziłem się wtedy na to, powiem szczerze, że byłem nawet zadowolony, ponieważ certyfikat, który w tamtym czasie posiadałem, niewiele mi dawał, na którym mogłem spawać rury, ale o maksymalnej grubości ścianki 12,5 mm, więc zdecydowałem się, jak już mówiłem wcześniej, wyrobić ten certyfikat, który wygląda w ten sposób. Jeśli chodzi o koszt jego, wtedy podzieliliśmy po połowie. Firma, która zaproponowała mi to, zapłaciła 400 euro i 400 ja zapłaciłem. Praktycznie wszystkie tabelki mówią, że nie mam żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o spawanie stali czarnej. Tutaj są również wykresy z laboratorium, które mówią, że oczywiście wszystko przebiegło zgodnie z normą, że uprawnienia są ważne. Po uzyskaniu certyfikatu nie miałem żadnego problemu, jeśli chodzi o znalezienie pracy w okolicach Rotterdamu w tamtym czasie. Po okresie około półtora rocznym poszedłem do jednej firmy na próbki spawalnicze. Gdy wszedłem na halę, po chwili przyszedł do mnie spawalnik i oznajmił mi, że nie mogę robić testu, ponieważ moje uprawnienia są już nieważne, a z tego względu, iż Instytut Lloyd, DNV i TIF się połączyły w jedną całość i wydają jeden wspólny certyfikat pod jedną wspólną normą. Postarałem się jak najszybciej zorientować, o co chodzi. Ktoś mi podpowiedział, że tamten stary certyfikat mogę po prostu, oni to nazywali, przepisać na certyfikat z nową normą, który wygląda jako nowy na tamten czas. Tak. Te certyfikaty niczym się praktycznie nie różnią, jeśli chodzi o zakres uprawnień. Wszystko jest na takim samym poziomie. Jedyna różnica, jaka jest, to norma, która się zmieniła. Po przepracowaniu w tamtej firmie około 7 miesięcy projekt mi się skończył. Próbowałem podjąć pracę w kolejnej firmie, gdzie się następny projekt rozpoczął. W pierwszym dniu pracy podszedł do mnie kierownik odpowiedzialny za spawaczy i oznajmił mi, że nie mogę pracować jako spawacz u nich w firmie na tym certyfikacie, ponieważ ten certyfikat upoważnia mnie do spawania materiałów, które są zmontowane doczołowo, czyli blach i rur, a nie mogę spawać pachwin. Na tym projekcie, który oni akurat mają, jest dużo pracy, jeśli chodzi o spawanie materiałów zmontowanych pachwinowo i muszę się określić, czy dostarczę w jak najkrótszym czasie certyfikaty spawalnicze, czy nie, bo po prostu będzie musiał się jak najszybciej mnie pozbyć i zastąpić kimś innym. W tej kwestii
Również starałem działać, mówiąc w ten sposób, prężnie. Najpierw zadzwoniłem do ośrodka, który zajmuje się szkoleniem spawaczy tutaj w okolicach Rotterdamu. Kierownik tej szkółki oznajmił mi, że taki certyfikat mogę wyrobić za kwotę 1300 bodajże euro, dokładnie nie pamiętam. Zadzwoniłem również do Polski, do jednej szkółki, która mi zaoferowała takie certyfikaty za dużo niższą kwotę, więc zdecydowałem się wyrobić w Polsce. A wyglądają one w ten sposób. Pierwszy certyfikat, który upoważnia mnie do spawania metodą 136, który, co oczywiście jest przede wszystkim najważniejsze, jest zgodny z aktualnie obowiązującą normą ISO. Czyli posługując się tym certyfikatem w tamtej firmie, bym mógł spawać wszystko tak zwanym proszkiem w pozycjach wymuszonych. Natomiast następny certyfikat, oczywiście cały czas tutaj najważniejszym punktem na tym papierku jest norma, która aktualnie obowiązuje do dziś. Na tym certyfikacie mogę spawać tak zwanym drutem metalicznym. Zazwyczaj tym drutem się spawa w pozycjach podolnych lub materiały montowane pachwinowo w pozycjach nabocznych, czasami przetopy. A do czego dążę, opowiadając tą historyjkę? Byłem w 100% przekonany, że certyfikat, który wyrobiłem na początku, jest certyfikatem, który, mówiąc to w ten sposób, będzie mi służył do końca życia jako spawacz. A wyszedł taki klops, jaki wyszedł w ciągu kilku lat, praktycznie wszystko się pozmieniało. Dlatego dla tych z Was, którzy wyrabiają certyfikaty, proponuję, żebyście się zorientowali, czy są zgodne z najnowszą normą ISO. Troszeczkę mnie to dziwi, ale to jest faktem. Dlaczego, jeśli mamy uprawnienia na rurę, którą się spawa najtrudniej, w dodatku pod kątem 45 stopni, to dlaczego musimy wyrabiać certyfikaty na tak zwane pachwiny? Niestety nie da się tego obejść tutaj w Holandii, jeśli pracujemy w firmach, które spawają jakieś konstrukcje offshore'owe. Być może są jakieś firmy, które zezwolą Wam spawać, mając jakieś stare certyfikaty z nieobowiązującą normą, ale powiem szczerze, że najprawdopodobniej stawki będą tam dużo niższe, o których oczywiście będę mówił w trakcie być może najbliższej publikacji związanej z tym tematem. Oczywiście wszystko zależy od zainteresowania. Tu jest jeszcze jedna oczywiście bardzo ważna sprawa, żebyście nie zapominali o stemplowaniu przez kontrolę jakości. Generalnie wygląda to w ten sposób. Załóżmy, że rozpoczynamy stronę. Przy pierwszej pieczątce nie jest konieczna ta pieczęć autoryzująca, czyli wydawana przez Instytut Spawalnictwa. W tej sytuacji niezbędna jest pieczątka ta autoryzująca przy czwartej pieczątce wystawionej przez wewnętrzną kontrolę jakości, która się znajduje w firmie. Odradzam dawać te certyfikaty do podbicia w firmach, w których nie ma kontroli jakości, na przykład, no nie wiem, prezes firmy czy coś na takiej zasadzie, czy ogólnie firma. W jakichś szanujących się firmach, które wykonują konstrukcje wysokiej jakości, zazwyczaj kontrola jakości wymaga, aby te certyfikaty
na czas pracy lub w trakcie trwania projektu leżały u nich, ponieważ czasami na przykład ktoś z DNV-a czy z jakiegoś Lloyda chce zobaczyć, jakich ludzi firma ma na czas trwania projektu i po prostu odrzuci Was z tym certyfikatem. Powiem Wam szczerze, z pieczątką jakąś od firmy, która zajmowała się naprawianiem dźwigów, poszedłem na jedną z firm. Udało mi się przepchać tam tylko z jednego powodu, ponieważ mieli bardzo ciężką robotę do wykonania i nie mieli w tamtym czasie ludzi, więc ktoś z kontroli jakości po prostu przymknął na to oko i puścił ten certyfikat. W innej sytuacji po prostu musiałbym jechać, zapłacić komuś za podbicie pieczątki czy coś na takiej zasadzie. Otóż na temat certyfikatów wydaje mi się, że powiedziałem wiele, ale powtórzę się jeszcze raz. Jeśli kiedykolwiek będziecie wyrabiać te certyfikaty, to zwróćcie szczególną uwagę na to, czy norma się po prostu nie zmieniła. Dodam jeszcze, że na chwilę obecną wszystkie instytuty, które są na terenie Unii Europejskiej, powinny wystawiać certyfikaty na podstawie normy EN 9606-1. Otóż jeszcze powiem parę słów na temat tego oto dyplomu, można to powiedzieć. To jest tak zwane VCA, ogólne przeszkolenie, jeśli chodzi o zasady bezpieczeństwa i higieny pracy lub ogólnego poruszania się na terenie różnego typu zakładów. Czy jest on potrzebny? Raczej tak, ponieważ zdarza się, że firmy, które szukają pracowników, wymagają, chociaż w ostatnich dwóch firmach, w których pracuję, nie naciskali na to, powiem to w ten sposób. A uzyskanie tego certyfikatu jest bardzo proste. Z tego co wiem, to kosztuje to około między 150 a 200 euro i można to zrobić nawet w języku polskim. Jeśli dobrze pamiętam, to zdajemy test składający się z 40 pytań, przy czym można popełnić 8 błędów, czyli bardzo dużo i najprawdopodobniej chyba mało kto, że tak powiem, oblewa ten kurs. I w tym momencie chciałbym mój dzisiejszy filmik skończyć. Mam nadzieję, że dla wielu Was moja publikacja pomoże. Oczywiście tym tematem się będę zajmował w przyszłości. Dzięki za uwagę i do zobaczenia wkrótce. Cześć!